Ruszył remont zabytkowej 45-metrowej wieży ciśnień przy ulicy Filareckiej w Bydgoszczy, jednego z miejsc wystawienniczych Muzeum Wodociągów. W wieży ciśnień w samym zbiorniku, w czaszy zbiornika jest galeria malarstwa, grafiki, fotografii, która się już na trwale wpisała w pejzaż kulturalny Bydgoszczy. Obiekt był zmodernizowany gruntownie, rozbudowany do tej właśnie nowej funkcji 12 lat temu. Nie wszystkie prace zostały wtedy zrealizowane ze względu na szczupłość środków finansowych. Dzisiaj te prace chcemy dokończyć, ale też wykonać te, które wynikają z naturalnego zużycia. Prace generalnie polegać będą na modernizacji, na remoncie części cylindrycznej obudowy czaszy zbiornika. Tam będziemy wymieniać stolarkę, będziemy usuwać zanieczyszczenia, zawilgocenia ścian. Tego nie zrobiliśmy te 12 lat temu, teraz to musimy zrealizować. Dalej wymieniamy elementy odwodnienia połaci dachowej, aby w sposób sprawny, skuteczny zapewnić odprowadzenie wody deszczowej, bo woda jest największym destruktorem wszelkich obiektów budowli. Planowane prace, które realizujemy w wieży ciśnień, obejmują nie tylko te rzeczy widoczne z zewnątrz dla odwiedzających czy dla spacerujących w parku, jak chociażby sztukaterie czy glazurowane płytki. Obejmują też takie elementy jak wymianę stolarki okiennej czy konserwację, odświeżenie ciągu komunikacyjnego podziemnego. W skład tych prac wchodzą też chociażby iniekcje ścian i osuszanie zawilgoceń. Nie są to prace, które są pracami interwencyjnymi, natomiast mając na względzie dobro tego obiektu, mając na względzie chęć zachowania tego obiektu dla przyszłych pokoleń, no zdecydowaliśmy, że te prace trzeba będzie wykonać. Z takich rzeczy, które będzie można zobaczyć już po remoncie, po zrealizowaniu tej inwestycji, no to na szczególną uwagę zasługuje remont stalowej kratownicy, która podtrzymuje dach i taras widokowy wieży ciśnień. Tam prowadzone jest oczyszczenie elementów stalowych, jak i już na dniach pokrywanie go specjalną powłoką zabezpieczającą. Zbudowana dokładnie 123 lata temu bydgoska wieża ciśnień była, jak na ówczesne czasy, jednym z elementów nowoczesnych wodociągów w mieście. Dwie funkcje realizowała wieża ciśnień. Pierwsze, wyrównywała nierówności w zapotrzebowaniu na wodę, zużyciu wody przez miasto i w stosunku do ilości wody pobieranej z ujęcia wody. Druga funkcja to była stabilizacja ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Wieża funkcjonowała w systemie zaopatrzenia miasta Bydgoszczy w wodę do połowy lat 70. Później została wyłączona, przyszły inne urządzenia mechaniczne, pompy, które te funkcje realizowały. Przez kilka lat od wyłączenia wieża stała pusta, nic się nie działo. Pomyśleliśmy kilkanaście lat temu, że należałoby nadać jej nową funkcję, pobudzić do nowego życia. I padł pomysł, aby tam właśnie w wieży ciśnień i w hali pomp urządzić i prowadzić edukację ekologiczną według hasła skąd się bierze woda w kranie i co się z tą wodą dzieje później. Też dobrze by było, uznaliśmy, pokazać historię. Właśnie w wieży ciśnień jest ekspozycja starych artefaktów wodociągowych, zawory, krany, drewniane rury, piecyki kąpielowe. Technika, która już dzisiaj nie istnieje, która służyła bydgoszczanom, naszym dziadom, pradziadom te sto kilkadziesiąt lat temu. W wieży ciśnień w samym zbiorniku, w czaszy zbiornika jest galeria malarstwa, grafiki, fotografii, która się już na trwale wpisała w pejzaż kulturalny Bydgoszczy. Do lipca tego roku wieża niestety będzie nieczynna, będzie zamknięta dla zwiedzających ze względu na bezpieczeństwo właśnie odwiedzających. Jest to teren budowy, szczególne rygory, myślę, że to jest oczywiste, dlatego prosimy o cierpliwość, prosimy czekać do lipca. Wieża będzie jeszcze ładniejsza, jeszcze piękniejsza. Przygotujemy nowe elementy na wystawę historyczną, czyli starych artefaktów wodociągowych. Przypomnę, że w okresie prawie 20 lat udało nam się zgromadzić ponad 2000 bardzo ciekawych artefaktów wodociągowych, rzadko widywanych, czasami nieistniejących od wielu, wielu lat, a u nas w muzeum chcemy je pokazywać. Przygotujemy, myślę, jakąś ciekawą, nową ekspozycję związaną właśnie z tymi artefaktami.